Dzień dobry, z tej strony Kasparek i witam bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku od biedaka do kozaka. Bronuś jest ze mną. Dzień dobry. I z nami piękne saldo konta, choć z niego zniknęło generalnie 30 tysięcy. Ale to w międzyczasie o tym sobie porozmawiamy i pogadamy. Co się dzisiaj dzieje? Mamy 3 kwietnia, jak sami dobrze widzicie. No i dość potężny stuk. Postanowiłem, że pozwozimy wszystko. I z tamtego pola, gdzie było żyto, oraz z tego. Została ostatnia przyczepa do owinięcia. No trochę czasu, słuchajcie, nam to poschodziło, więc w przyszłości będziemy musieli na pewno myśleć nad jakąś owijarką. No bo niestety bez tego to już ani rusz. Wsiadamy sobie do John Deere'ka. Czekajcie, a teraz jak mam tego filtraczka, to ja mogę sobie popróbować. O! I takie rzeczy mogę się bawić, bo to naprawdę bardzo ładnie wygląda. Okej, czy ja tu do przodku mogę jeszcze podjechać? Już nie, więc tutaj sobie domkniemy tylko. Powiem wam, dawno nie było akcji na... Oho, a dobra, teraz mi się przypomniało, że on jest porypany i on... Czekaj. On łapie dwie belki naraz? Serio? Czekajcie, nie powinien, jakby odsuniesz jedną. Ja wiesz co, ja ci zaraz wejdę na przyczepę i ci je poprzesuwam, bo weź za końcówkę samą, złap, to powinno złapać tylko jedną. O, dobra, jest git. Czekaj, ty, ona się rozłożyła? Tak, rozłożona jest tak, owijarka. Teraz ja ją rozłożyłem. Na pewno? Tak, tylko za blisko mordo nie podjeżdżaj, bo ci wyciągnie ją z chwytaka. Dobra. No o, dobra, o, elegancko. Dobra. Nie, bo już powiem wam, dawno się nie owijało tutaj tak naprawdę. Gdzieś tam człowiek się za to musi wziąć. A więc tak, no mamy 3 kwietnia i jak sami dobrze się pewnie domyślacie już po miniaturce, no to mamy zakup kombajnu, tak? Więc dzisiaj kombajn przyjeżdża. Header jest już u nas, bo musiały przyjechać niestety dwie lawety. Przyjechała jedna mniejsza, bo chłopaki gdzieś tam jechali i header przyjechał już z wózkiem wczoraj. No ale niestety jeśli chodzi o kombajn dopiero dzisiaj, bo tutaj już bezpośrednio specjalistyczną taką lawetą to musiało tutaj przyjechać. Powiem wam tak, no my jesteśmy mocno zadowoleni. Miejmy nadzieję, że wy również będziecie. Pola do popisu. Czy mieliśmy dużo? Ciężko tu powiedzieć, bo w tych widełkach, co my patrzyliśmy, to ciężko było jakiś tam fajny znaleźć, który by się nie powtarzał w pewien sposób gdzieś tam z kombajnem sąsiada. Coś, żeby się nie powtarzało z innymi seriami. Dlatego też gdzieś postanowiliśmy, że no to, co mieliśmy jako pierwsze w głowie kiedyś, to zostaje. I jak pewnie wielu z was dobrze oglądało już kiedyś odcinki, no to tak naprawdę dobrze wie, co dzisiaj się pojawi, bo my o tym kombajnie, kurde, mówiliśmy, nie chcę was okłamać, ale nie wiem kiedy to było, ale mówiliśmy ze 3 miesiące temu? Jeszcze przed chyba zakupem Forsaya, słuchajcie, myśmy już wiedzieli, jakie kombajny po kolei będziemy to kupować, nie? Tak, więc no tutaj mówię, gdzieś to tam u nas tak naprawdę to jest od biedaka i my możemy sobie na to pozwolić, bo wiecie, no na daną rzecz zbieramy bardzo dużo czasu, pieniądze, więc ja tu nie ukrywam, że oj, tamtą belkę odepchnęło, ciekawe czy ja ją złapię w ogóle. Trzeba ją dalej trochę chyba odpychać, wiesz? Co, bo tu jest lekko pod górkę mordo, dlatego one tak nie leci tak daleko, nie? No, może tak. I wiecie, my sobie zbieramy dość dużo czasu, pieniądze na daną maszynę, przez co my możemy sobie to w głowie poukładać i wiedzieć tak naprawdę, co my chcemy już zawczasu kupić. Tak było z Massey Fergusonem. Jak kupowaliśmy Massey Fergusona, to wiedzieliśmy tak naprawdę co za maszyny do MF-a będziemy chcieli kupować i to cały czas tak wygląda, że wszystko to robimy i spełniamy, bo najczęściej nic nie zdąży wyjść jeszcze takiego, co by tutaj, wiecie, przykuło naszą uwagę, co by bardzo pasowało. My mamy chyba jeszcze jedną albo dwie maszyny do kupienia, gdzie tam jeszcze MF-a sobie sprawdzaliśmy na samym począteczku. No ale teraz jeśli chodzi o kombajn, no to mówię, on się bardzo wpasuje w nasze gospodarstwo. Jest to już taki kombajn wydajnościowy, jakby nie patrzeć, bo tutaj już mamy 6 metrów header. Tak właśnie się mega mocno zastanawiamy i to powiem wam, że chyba najbardziej odda w żniwa, bo mówiliśmy sobie cały czas o tym, że będziemy, wiecie, kupować po kolei kombajny, które tak naprawdę będziemy w nich jakby ogarniać prędkość pracy. I był wcześniej był Żmaj, najpierw była Wistula, później był Żmaj, który miał 7, 8 miał Forsznik. Tak, i teraz wypadałoby, żeby było 9, bo na 10 chcieliśmy skończyć. Ale powiem wam szczerze, że tutaj przy tej szerokości, czyli 6 metrach, to 8 powinno chyba dość dobrze wyglądać i chyba my sobie przy tych 8 zostaniemy, ale to mówię, jeszcze to po prostu wyjdzie w praniu.
I zobaczymy, jak to wygląda. Skąd też się wzięły pieniążki na naszym koncie takie, bo można powiedzieć śmiało, że chyba z takim saldem konta kończyliśmy Bronka odcinek, a jakby nie patrzeć, zniknęło gdzieś prawie 30 tysięcy tutaj kasy. Poczytaliśmy wasze komentarze, gdzieś tam nie mogliśmy tego dopuścić sobie do wiadomości i dzisiaj Bronuś tutaj, jak ja szykowałem sobie serię, żeśmy spędzili chwilę i poszukali tych odcinków, o których była mowa, czyli o ziemniakach i o owsie. No i powiem wam, że ku naszemu zaskoczeniu faktycznie spełniło się to, o czym mówiliśmy, tylko teraz tak, wy żeście pisali o ziemniakach z zeszłego sezonu. To sprawdziliśmy. Znaczy nie z zeszłego, tylko można tak powiedzieć, to co wywoziliśmy łódkami i nam wydaje się, że te pieniądze były. Tak, no bo tam przewinęliśmy parę odcinków i później nagle się pojawia ta suma pieniędzy, tylko Bronek po prostu nic nie mówił na ten temat. Nie było nic na ten temat mówione, tylko ta suma pieniędzy się pojawiła. Jeśli chodzi o pieniądze za owiec, to mieliście rację, 16 tysięcy za owiec przyszło. Znaczy przyszło, no by przepadło, gdybyście tego nam nie napisali. I 10 tysięcy za ziemniaki z tego sezonu też nie było dodane, więc jakby uregulowaliśmy te wszystkie jakby zobowiązania, które były wobec nas, jeszcze miały te firmy, które od nas to kupiły i te pieniądze na koncie już są. Czyli 16 za owiec i 10 za ziemniaki. No tam wiecie, nie chcieliśmy też gadać za dużo, bo tutaj z tego Miltransu, no tam trochę problemów mają generalnie chłopaki. No i ostatnio się nie... Dzwoni. Czekaj, dzwoni ten. Halo? Dobra, daj mi je wtedy. A, witam. To ja do pana powiem, witam, tu jest gdzieś rozładowe na drodze, czy to na podwórko będzie więcej, czy jak? Znaczy, wie pan co, a ona jest skrętna? To jest 3 osiówka czy 2 osiówka z tyłu? Z tyłu 2 osie. Kurde, tak jak 2 osie, to powinniśmy się chyba na podwórko załadować. A gdzie pan, daleko pan masz na nawigacji? No, parę kilometrów jest. Dobra, wie pan co, pan typowo przyjedź tak jak nawigacja pokazuje. Tam będą żółte budynki, ja zaraz wtedy. Dobra. Tak minutowo to ile mniej więcej? No, kurde, do 10 maksymalnie. Łomatko, no dobra. To ja wtedy będę czekał na gospodarstwie, bo powiem tu akurat blisko jesteśmy, to spoko. Dobra, to do usłyszenia, do zobaczenia. Okej. Dobra, czyli lawetka akurat spoko, powinniśmy skończyć tutaj owijać. I teraz tak. Chłopaki, no mówię, mieli tam trochę problemów, więc wiecie, my też gdzieś tam żeśmy mocno nie cisnęli o to. No ale teraz już przyszedł taki moment, że tej kasy potrzebujemy, więc no chłopaki nam tu to pooddawali. Nie było jakiegoś większego problemu. Najgorsze jest to, że nadal czekamy sobie, słuchajcie, za pieniądze za kiszonkę. I teraz tak, powiem wam szczerze, naprawdę powiem wam szczerze, że nie dziwię wam się i mieliście bardzo dużo racji związanej z kiszonką. Jeśli chodzi tutaj o to, ile my za to zarabiamy i w ogóle, bo wcześniej my bardzo długi czas zbieraliśmy sobie na jakieś tam rzeczy. Na dzień dzisiejszy kiszonki, no może i tak powiem, wszystkie kiszonki, czyli siano kiszonki, kiszonki z kukurydzy, mamy ponad 700, chyba 80 tysięcy, jakoś tak, 700 parę tysięcy litrów, za co wychodzi 210 tysięcy chyba, ja jeżeli za wszystko dostaniemy. To jest, słuchajcie, za te pieniądze my kupujemy kombajn całym wyposażeniem wraz z przystawką do kukurydzy, bo my na dzień dzisiejszy za kombajn wydajemy 130 tysięcy. Jest to kombajn z headerem zbożowym, ze stołem do rzepaku, z wózkiem i po prostu samą podstawą z kombajnem. My jeszcze musimy na ten moment poszukać i do końca, znaczy no do końca sezonu, do jesiennego sezonu zakupić sobie musimy przystawkę do kukurydzy. Więc tutaj mamy te pieniądze, liczymy na to z Bronkiem, że w 70 tysiącach na taką przystawkę się zamkniemy, bo już mniej więcej żeśmy się rozglądali za czymś takim. Dlatego też tutaj powinno to w miarę oddać. I tutaj za 200 koła, zobaczcie, my mamy kombajn. Kiedyś, no jak my jeszcze chwilę temu żeśmy myśleli o tym, może za co przyjechał. Przyjechał? Dobra, ty, to ja biegnę wtedy. To ci tu zostawiam, ty poogarnię mordu wtedy wszystko. Kurde, dobra, ja biegnę tu. Czekajcie, ja mu powiem, żeby on tutaj od chyba przodu wjechał. No bo tu niepotrzebnie teraz ruch robimy. Czekaj, dobra. O kurde, tu teraz auta się zatrzymałem. Dobry, witam. Witam pana serdecznie. Wie pan co? Ja myślałem, żebyśmy się tutaj w tą bramkę zmieścili. I wtedy na podwórkę resztę byśmy tutaj wyjechali. Kurde, to trzeba tu przepuścić chyba, bo ciężko będzie, wie pan. Nie wiem, na cholerę oni tu stoją, czekaj. Ruch drogowy.
Dobra, dziękuję. Więc tu będziesz musiał pan spróbować jakoś wjechać. Dobra, my sobie tutaj pójdziemy. Także no, jak nie wiem, czy po miniaturce będziecie widzieć, co przyjechało, czy też nie. Jest to Deutsch Farm. A o tym Deutschfarze już mówię, długo, długo wcześniej żeśmy rozmawiali. To jest chyba taki najbardziej wydajnościowy kombajn za fajne pieniądze. Powiem wam, że jakbyśmy, nie wiem, mieli poszukać jakiegoś New Hollanda, choć New Hollandy też i były wcześniej na seriach, więc tak jakoś nie chcieliśmy zbyt New Hollanda. Ten Deutschfar nam się strasznie spodobał, bo to, no może gabarytowo jest trochę jak ten oryginalny, ale jest troszeczkę pozmieniany i moim zdaniem ten o wiele, wiele lepiej tutaj wygląda. Dobra. Poczekamy, jak on tutaj sobie to wszystko zdemontuje. Ja, czy mam tam przyjść, też coś powiem? Nie, już wszystko jest, może już odczepił mordo, także także dobra. Jest naprawdę w porządku. Kurde, no jest piękna sprawa. Zobaczcie, musieliśmy specjalistyczną lawetę, bo tu by mieli ściągać koła, ale to tam powiedzieli, że miary mają takie poszerzane najazdy i można to bez ściągania kół zrobić. No trochę chyba gabarytówka już prawie była, co? No już tu podchodzi pod gabaryt. No, ale trasa chyba w miarkę poszła. Nie było tam jakiegoś większego problemu. No, powiedzmy, że tak w większości przypadków, w większości trasy to jo. Dobra, masz tu pozabezpieczane. Jo, dobra, tutaj jeszcze trzy przednie osi, musimy tylko poluzować pasy i dobra, wszystko. Dobra, to ja sobie wsiadam. I słuchajcie, odpalamy tego naszego bydlaczka. Myślę, że ogólnie to przeskok z Forszaja będzie bardzo duży i wydajnościowo będzie dużo lepiej, nie? No to jest ile? Półtora metra, myślę, header? Że część z was się spodziewała, w ogóle patrząc po komentarzach, ale część w ogóle nie była świadoma tego, co my chcemy kupić, także nie słuchaliście nas na poprzednim odcinku. Tak, to prawda. Więc tutaj... Bo gdzieś tam były domysły, nawet na wczorajszym live u mnie były domysły, że będzie to albo Case, albo New Holland, nie? Tak, ja jestem w szoku, bo my tyle razy, no my przynajmniej powiem wam tak, dwa razy mówiliśmy. Czekaj, ja se to tak zjadę, ja se wtedy wycofnę. Dobra, jest już nasz, kurde, opól zapaliłem. Niech sąsiady widzą, że coś nowego, migo zielonego. O, dobra, git. Tu można cofnąć. My będziemy mordo tyłem gospy jechać orać i o nie? Tak, o, dobra. Czekaj. Dobra, tu se zjadę. Dobra, na razie go tu tak postawię. Nie będę go gasił, że jeszcze najwyżej przejedziemy. Weź tu chodź, spojrz z tej strony, jaką ładnie to wygląda. No kurde, no ja liczę, że po prostu się wam spodoba, bo powiem wam, patrząc jak bardzo wy kochacie to od biedaka do kozaka, to kurde, my naprawdę teraz ostatnio to sraczki dostajemy na temat nowych nabytków, bo boimy się, że połowie się nie spodoba, więc no tu liczę, że was po prostu przekonałem. Dobra, nie będę panu czasu zajmował, pan mi powie, jak to będzie w rozliczeniu za te dwie, nie? Bo to już rozliczymy. Ja dostałem rozliczenie, to za łącznie te dwie to by około 4000 wychodziło, tak powiedzmy, zaokrąglimy. No dobra, dobra, to nie jest jeszcze tak tragicznie. Zaraz przelejemy pieniądze. Raz, dwa, trzy, jeszcze cztery. Zakumaj mordo, przelej. I tak, tutaj zaraz to zrobimy. A, stóweczka tutaj za szybką robotę. Dobrze, że udało się wjechać, bo już kurde się zastanawiałem, gdzie my będziemy go rozładowywać, ale całe szczęście się udało tutaj wjechać. No, dobra. To osie skrytne są, ja. Tak. Dobra, dzięki dobra, wielkie wtedy. Dziękuję. Na razie. Czekajcie, ja od razu kliknę przelew, bo wiecie, moglibyśmy się rozliczać, tak myślałem sobie przed odcinkiem, ale mówię, dobra, był zadatek, 30 tysięcy header przyjechał, żebyście wy widzieli, że my wydajemy nasze pieniądze, które tutaj są, albo nie wiadomo jakie, no to będziemy to od razu ogarniać. I teraz tak, przelej pieniążki, tutaj musimy sobie dać 100 tysięcy równe leci dla rolnika, od którego żeśmy ten kombajn tutaj kupili i patrzcie to, zostało 105 tysięcy. I tak sobie siedzieliśmy z Bronkiem, rozkminialiśmy i powiem wam, że najlepszą opcją, żeby nam się żyło lepiej, to w tym momencie, tak, żeby spało się spokojnie, żebyście wy też już nie musieli ciągle pisać, co z tym kredytem, oddajemy, kochani, te 102 tysiące, które były. Tak akurat się udało, za tyle udało się kupić ten kombajn. Słuchajcie, były nawet i po 110 tysięcy, były po 115, ale w trochę gorszym stanie. U nas nie jest tak źle, dość fajnie wygląda, więc postanowiliśmy, że damy za niego po prostu te 130 tysięcy. No i mówię, kurde, jak zostało te 105, to jest najlepsza sprawa, co byśmy mogli tak naprawdę tutaj oddać, żeby to, żeby było już spokojnie, więc na ten moment, czekajcie, czy ja mogę to zrobić jakiś przelew? No, ja, przelew, to, no. Ja to zrobię jako fakturę normalną, czyli takich przelewów jeszcze nie było. My puszczamy dwa przelewy po 100 koła,
w ciągu 2 minut. Prawdopodobnie w banku to się kurwa przewracałem, bez krzeseł obrotowych, to oni kurwa kółka kręcą tam. Tak mi się wydaje, nie? Na zwykłych taboretach. 100, 102 tysiące miało być. Boże, już prawie 1000 jeszcze chciałem im przelać, ale nie ma co. Niech mają. Te 2000, jak to byśmy powiedzieli, w pysk im rzucamy. Nie no, ale ten 102, boże 102, ten 2% nas naprawdę uratował, bo dosyć długo go mogliśmy mieć i w miarę się to wszystko udało tutaj zrobić. Czyli teraz, jeśli chodzi o kredyty, mamy czyste konto i w końcu jesteśmy rozliczeni ze wszystkimi bankami. No i na ten moment chyba takiego kredytu nie będziemy musieli zaciągać, bo czeka nas tutaj dosyć duży przychód właśnie za jedną i za drugą kiszonkę. Także fajnie, bo gdzieś tam będziemy mogli sobie te nowe nabytki pokupować. O ja pier... To... Co się z lawetą stało? Ona... Dobra, ja... Wiecie co, ja uciekam. Mordo, ona ma magnes jakiś. Ja ona pierdolę? A gdzie on jest? Gdzie on jest? Nie wiem. Nie wiem. Co? Co się stało, mordo, z tym? Nie mam pojęcia. Czekajcie. Daj, mordo, daj mi kierownika, proszę. Na czym? Obojętnie, wszędzie. No to nie wybrać. I co? Daj mi wszędzie kierownika. No przecież masz. A mam, dobra, to nie mam możliwości zresetowania tego, kurde. Bo chciałem to zresetować, wiesz, stąd, żeby tego nie było. Ej, ale jak? Czemu to zaciągnęło, mordo? Ale gdzie jest ciężarówka? A ciężarówka jest tutaj. No, nie wiem, nie chcę na to patrzeć. Chcę po prostu tym kombajnem się jeszcze tutaj koło przejechać i pokazać wam, jak on tu po prostu w naszym gospodarstwie będzie pasował. Więc tak jak z MF-em było, bo pamiętam, że były komentarze: kurde, MF, znowu ta marka, znów taki, a teraz naprawdę nie ma komentarza, że MF nie pasuje do naszego gospodarstwa. Dlatego też tutaj, jeżeli no, komuś się ten Deutschland nie spodoba, to dajcie mu po prostu szansę, abyśmy mogli go wam fajnie zaprezentować w najbliższych sezonach, już w tym sezonie, że jednak on się na tym gospodarstwie będzie spisywał. Do John Deere'a się powoli przekonujecie, ale jest to powoli z racji tego, że on jeszcze gdzieś tam mógłby zastąpić niektóre prace w naszym gospodarstwie zamiast na przykład, nie wiem, powiedzmy renówki. Także tutaj na pewno będzie się działo. Dobra, mordo, możemy lecieć. Tak szczerze, jedź renówką, ja pojadę se Masejem, później się najwyżej wymienimy. No i kurczę, no naprawdę, ja jestem w szoku, bo tak nie miało być, że uda nam się ten kredyt tak szybko spłacić, ale spłaciliśmy go też ze względu na to, że tak, idzie czerwiec, w czerwcu, słuchajcie, będziemy mieli zaraz chwilę, moment do sprzedania soje, więc to też jest jakiś tam zarobek, czy duży, ciężko mi powiedzieć na ten moment, bo nie wyliczyłem sobie tego jeszcze, ile za tą soję sobie zarobimy. No ale do tego wszystkiego jest ta kiszonka, o której wam mówiłem. Czyli na ten moment tak szybko, powiedzmy, powiedzieć można sobie, że mamy gdzieś 230 tysięcy jeszcze pieniędzy takich swoich, które otrzymamy. Miejmy nadzieję przynajmniej, że takowe pieniążki dostaniemy, dzięki czemu my będziemy mogli sobie zakupić kombajn do tych ziemniaków, o którym mówiliśmy, tak, i do warzywek, bo to będzie taki, wiecie, i do tego. Szukaliśmy tak naprawdę, ile mniej więcej będziemy musieli za takowy zapłacić, jest bardzo duża rozbieżność cen, więc teraz my będziemy musieli po prostu postanowić, którą opcję my sobie kombajnu bierzemy. No ale taka, która najbardziej nam siedzi, kosztuje około 150 a 170 tysięcy złotych. Więc to jest taki ten plusik, że ten wasz taki nielubiany kombajn i nasza nielubiana inwestycja, bo tak chyba śmiało to mogę powiedzieć, będzie spłacona nie z kredytu, a będzie zapłacona z naszych pieniędzy. Tak co jest. Gdzieś tam jakby nie patrzeć, moim i Bronka na pewno zdaniem, da dużo to, że wy całkiem inaczej spojrzycie na to. Bo tak naprawdę, wiecie, no brać kredyt i teraz znów go przez kilka sezonów spłacać za coś, co nie każdy zbytnio chce i co nim może się za dużo nie zwracać, gdzie nagle, wiecie, my mamy swoje pieniądze i to będą pieniądze za taką właśnie kiszonkę, która jest, można powiedzieć, ostatni sezon. Więc to pokryje tak jakby, jedna akcja pokryje drugą, bo my wychodząc z akcji kiszonka na biogazownię, bo chyba oficjalnie możemy powiedzieć, znaczy nie, że... Ja bym spróbował może ten jeden sezon, tak jak mówiłem, czyli 100 tysięcy litrów na biogazownię. Jeszcze byś próbował? Bo tak, bo za to mamy 30 tysięcy w sezonie i to są takie, wiesz, luźne pieniądze na jakiś tam nowy nabytek, czy na jakieś pole, czy coś takiego, nie? No. Ja bym spróbował, ja widziałem, że ludzie pisali, że to jest fajny pomysł, więc spróbowałbym z tym, nie? Ja jeszcze mam też w głowie taki pomysł, że odpuszczamy totalnie biogazownię
I słuchajcie, bierzemy się za te dwie pryzmy u nas. Pisaliście, że 60 krów mlecznych git i pastwisko nawet 70. Myślę, że jakbyśmy zrobili to chyba po 60-65 w jednym i drugim, tak? Gdzieś mniej więcej, no. Myślę, że to ale by wyglądało. Ale wiesz, dopóki nie mamy tego pastwiska, no chyba, że to pastwisko już no, w tym sezonie postawimy. No, no czekamy tylko na koszenie rzepaku. Aha, czyli od razu po rzepaku tak, sobie tak, mówiliśmy. Tak, no tak, dobra, tak. No to wtedy możemy tą biagazownię całkiem odpuścić, tylko wtedy też raz z sąsiadem pogadać. No to już jak tam sąsiad se chce robić, to już tam, wiesz, jego sprawa, nie? To mówię, no, my nie możemy dobra. Patrzeć na sąsiada, bo my mieliśmy się nie z tym liczyć, to już tam... Widzowie gdzieś tam powiem, że tam zadecydują u sąsiada i sobie sąsiad to zadecyduje, bo teraz żeby nie było, wiesz, zawsze to nie wiem, my będziemy na przykład mieli akcję fajną do nagrania po prostu u sąsiada, nie? Więc o tam, jak sąsiad uważa, to trudno. Z kiszonki, no to zostawiamy oczywiście żyto i żyto będziemy robić w ten tak. sposób, jak robimy teraz, tak? Tak, dlatego też właśnie mówię, że z samego tego żyta też są bardzo fajne pieniądze i my tego musimy po prostu zainwestować w jakąś owiarkę lepszą lub nie inwestować w owiarkę lepszą, tylko na przykład zapytać sąsiada, ile by sobie cenił, nie wiem, od owinięcia na przykład 50 belek. Bo mniej no. więcej w sezonie myślę, że możemy wyliczyć, że około 50 belek owijanych będzie z żyta. I taki zarobek, słuchajcie, nam w zupełności wystarczy. Tak. No nie chcemy też z tą kiszonką przesadzać, bo nie, widzimy, bo, że jest za grubo, no, nie? Powiem wam tak, jak jeszcze w poprzednich sezonach, gdzieś tam, a to sama kiszonka była, a to sama siano kiszonka, no to tak człowiek to raz trochę sprzedał i tych pieniędzy, wiecie, coś tam się pojawiło, to sobie mogliśmy coś kupić. A kurde, teraz się złożyło tak. Tak, że jak ja to dzisiaj policzyłem, to ja się za głowę złapałem, że ja pierdzielę, no nie dziwię się wam wcale, że wy tego nie chcecie, bo faktycznie, no kuźwa, zobaczcie, my tam, nie wiem, z tych głupich ziemniaków, gdzie, no dobra, pole nie było też jakieś duże, no zarobiliśmy 15 tysięcy, powiedzmy, za owiec, którego pole było, no dość spore, bo tam, gdzie akurat teraz było żyto, no to tam właśnie było wcześniej, tam był wcześniej owiec i za niego było 16 tysięcy tylko, więc co to jest tak naprawdę za pieniądz, a nagle, wiecie, no z takiej kiszonki dostajemy, więc no... Z ręką i bólem, przepraszam, oczywiście tutaj, bo mogliśmy już to trochę wcześniej gdzieś tam zakończyć, a jednak mimo wszystko, wiecie, przez to, że mieliśmy tutaj ciężko, baliśmy się, że robi się to monotonne i gdzieś tam naprawdę wy przestaniecie to oglądać, a my będziemy chcieli to kontynuować i to takie trochę będzie robienie na siłę, bo wiecie, jak nam się coś chce grać, a nie ma oglądalności, to z czasem i to też przejdzie. Bo tak było na przykład, słuchajcie, z sąsiadami, gdzie sąsiadów nam się do pewnego momentu chciało jeszcze fajnie grać, wam się przestało to chcieć oglądać i kurde, u nas to praktycznie tak też gasło wszystko powoli i też nam się przestało później chcieć oglądać, więc ta seria po prostu była kontynuowana i to tyle. I tu, wiecie, gdzieś tam u nas był ten taki, można powiedzieć, trochę strach, że kurczę, wiecie, będziemy poświęcać dużo czasu, bo nie ukrywajmy, że na odbiedaka tutaj staramy się poświęcać naprawdę. No, najwięcej czasu, bo teraz nie mając jeszcze po sąsiedzku i mając tylko od zera, no to na odbiedaka naprawdę gdzieś tam, czy wymyślanie tych akcji, czy przygotowywanie jakichś tam rzeczy, na przykład ta rozbudowa budynków, tego wszystkiego, różne tam plany, no to już tutaj robią naprawdę dużą robotę i pochłaniają bardzo dużo czasu, dlatego też wiecie, gdzieś tam jeszcze było to, że gdyby to była jakaś taka akcja, której nie lubicie, a przynosiła nam to przychód, to też byśmy inaczej na to patrzyli. A to wiecie, kiszonka, czyli można powiedzieć, że no chyba top 2 albo top 3 to tak bardzo duże określenie, ale ja bym nawet powiedział, że kiszonki to chyba najbardziej ulubione akcje. Później są żniwa jakieś i sianokosy. No to tutaj kurczę, dlatego też my to gdzieś tam cisnęliśmy, bo wiedzieliśmy, że o, będzie dużo kiszonki, no to jeszcze przy okazji będą jakieś tam większe odcinki i więcej się tego będzie robiło. No i tak gdzieś takie, wiecie, było błędne koło. Mordo, ty możesz już przejechać na tamtą stronę i orać, a ja tutaj wyoram teraz poprzecznik, nie? Dobra. Dlatego też kurczę, no to tak ciągło, ale dobrze, że to wszystko się dzisiaj kończy w jakiś tam pewien sposób, że nagle był taki przychód niewyobrażalny i duży, że my to w końcu też zauważyliśmy i wiemy, że to jest naprawdę już tego wszystkiego koniec. Także no ja tutaj jestem bardzo zadowolony. Jeszcze z tego co pamiętam, my teraz będziemy naprawdę, uwierzcie, będziemy zapisywać wszystko, co mamy do zrobienia. Póki jeszcze, mordo, za pamięci jestem. Czy ja mogę sąsiadowi, jak go nie ma na gospodarstwie, czy ja mogę mu przelać pieniądze? Ciekawe. Możesz. Mogę. Tylko teraz muszę sobie przypomnieć, pamiętasz, mordo, ile my płaciliśmy temu od John Deere'a? Za co? Za żniwa? Bo ja mu wtedy zapłaciłem od razu, się rozliczyłem z nim i kurczę, nie pamiętam, czy to było 3000, czy to było 2000, no nie mogę sobie przypomnieć. Nie wiem, 1800 mam w głowie, ale nie wiem, czy to jest dobra cena. No, sąsiad nam nie kosił więcej od niego, więc wysłałbym sąsiadowi dwójkę.
No ale to wiesz, my gadaliśmy, że tyle samo co ten od John Deere'a, no więc tyle, nie wiem ile tam John Deere dostał, bo ciężko, nie mogę sobie przypomnieć. Więc wyślij to jedynie... Wyślij mi dwójkę, w razie czego mu się dośle. Dobra, zrobisz to za mnie? No. Czy możesz to zrobić? Ciekawe. Jeżeli mogę, to jak najbardziej. Czekaj, zamiedzy, przelej pieniądze, dwójka, prześlij, poszło. Dobra. I na ten moment my już nie mamy totalnie żadnych obowiązań, tylko inni mają zobowiązania wobec nas. Więc to już jest taki plus, mamy 1800, ale wiecie, tu już nie ma nic, co nam zabiera pieniądze. Nie ma kompletnie nic, wiadomo, no jeszcze jakieś tam podatki. No w sumie teraz jedynym zobowiązaniem, które mają wobec nas, to jest kasa za biogazownię, tak? Tak, no tak to mówię, to inni, no i rolnicy, którzy kupią od nas szano kiszonkę, miejmy nadzieję, że kupią. Dejcie, Panie Boże, żeby to w miarę poszło. Wiem, że chłopaki coś tam na pewno z biogazowni się odzywali o te belki, co tam koło nich stoją, że powiedzieli, że w razie W będą w stanie, ale no mówię, póki my pieniędzy nie zobaczymy za kiszonkę, to też tak wiecie, nie chcemy im za dużo dać, żeby nie było później, że nie wiem, coś by się złego wydarzyło i nagle, kurczę, my nie otrzymamy tych pieniędzy, nie? Więc jeżeli to zapłacą, to wtedy spoko możemy im tam dać, bo tam, nie wiem, jest koło 18 belek chyba, więc dla nas też git, bo nie musimy tego, wiecie, opychać i jeszcze szukać na to jakiegoś klienta. Także tutaj pod tym względem akurat spoko. No i tak jakoś, nie wiem, czuję się na tym od biedaka, jakby to było w życiu, kurde, realnym. I tak naprawdę uśmiech na mojej twarzy jest przez to, że my to pospłacaliśmy i mamy to z głowy w jakiś tam pewien sposób, nie? Więc bardzo się cieszę z tego. Ja będę uradowany, jak w końcu wykupimy za dwa pola dzierżawy, nie? No jeszcze tak, ale tutaj a propos dzierżaw, czytałem sobie komentarze i tu naprawdę dużo ludzi gdzieś tam powiedziało, że żeby sobie te komentarze gdzieś tam nie brać zbytnio do siebie, bo niektóre gospodarstwa mają więcej dzierżaw niż swoich hektarów. My tutaj spokojnie, no, żeby tak było, to byśmy musieli mieć teraz chyba już końcowe gospodarstwo, patrząc na to, ile mamy swojego, a ile mamy dzierżaw. Dlatego też tutaj nie, raczej do takiej sytuacji nie dojdzie. Także spokojnie, my tutaj sobie te dzierżawy na pewno będziemy teraz ogarniać. Teraz zobaczcie, no my kupiąc jeszcze ten kombajn, powiedzmy, za te 170 tysięcy, no to tak naprawdę będziemy mogli sobie już kolejne pieniądze poświęcać na tę inwestycję, którą chcieliśmy. Jak to rypniemy, no to wydaje mi się, że to naprawdę już będzie później szło tak, że w sezonie będziemy zarabiać naprawdę bardzo duże pieniądze z samego mleka. No z samych tych wszystkich naszych, wiecie, inwestycji, że tak powiem, więc no, tutaj... No tym bardziej teraz to pastwisko powstanie tanim kosztem i tyle. No, to jest duży plus. No co, wiadomo, zabierze nam to trochę pola, ale zabierze to takiego pola, które strasznie nas denerwuje. Kurde! Te hamulce. Nie, ja już hamulce zmieniłem, ale bieg, chłopie, przerzuciłem i dwa razy spację nacisnąłem. Ha. I z powrotem mi się to wsteczny wrzucił. No, kurde, ja tak się zastanawiam, nie wiem czy tu jest... ja nie wiem czy nie pojadę zaraz na długi kawałek. No. No i ty tu powyrabiasz to, bo tak naprawdę tutaj jest więcej teraz pierdzielenia się we dwójkę niż to warte. Ja jeszcze teraz pojadę z tobą w tamtą stronę. A wychodzi ogólnie mordeczki tak, że jeszcze wiosenny będzie jeden odcinek do mnie, bo mamy sporo pracy z przygotowaniem pól pod kukurydzę. No i oczywiście tę kukurydzę też trzeba zasiać, więc... No to będziemy jeszcze sobie tutaj to ogarniać, ciężko powiedzieć, nie, może by sąsiad był na następnym odcinku, to tak jak gadaliśmy, by można było go... Mordo! Co? A nie, my mówiliśmy, dobra, stój, nie, bo ja tutaj teraz tak przypomniało mi się ogólnie o tym odnośnie tego słonecznika, ale mówiliśmy, że jeszcze ten sezon robimy kukurydzę na ziarko plus kiszonkę, czyli jedno tak, na ziarno. Tak, bo mówię, tutaj nie jesteśmy pewni przystawki, a później wiecie, kupować to wszystko, najpierw ją sprawdzimy w kukurydzy, której, nie wiem, tak szczerze, czekaj, gdzie mamy kukurydzę? Po żytach, tak? Znaczy kukurydzę na ziarno będzie z tyłu za gospą, nie? No, coś takiego pewnie. A na kiszonkę będzie koło jeziora prawdopodobnie. No. No dobra, no to wtedy będzie spoko. Co ja chciałem... A poczekaj, ty. Może ja bym... Albo dobra, renówką już nie raz wałem. Niech to tam będzie. Bo co chciałem powiedzieć, że można by było robić kukurydzę na kiszonkę za... To właśnie po owsie. Ile będzie potrzeba, to będzie potrzeba. No tak, też tak można zrobić. Bo wiesz co, teraz jak my chłopaków nie bierzemy, oni zawsze tam trochę łatwiej było z liczeniem im, bo wiecie, oni jak rozliczali nas za kiszonkę, którą do nich dowoziliśmy, to płaciliśmy i wiecie, odliczali sobie od razu ścieżkarnię, odwóz i wszystko. Teraz my będziemy tylko brali prawdopodobnie od nich, dobrze by było, brać tylko od nich samą ścieżkarnię. No, pewnie tak. Mam nadzieję, że się nie obrażą, a jak nie, no to kogoś co znajdziemy nowego, więc to tam myślę, że nie będzie jakiegoś większego problemu. No ale dla nich zawsze to tam zbyt, zawsze się na pewno jakiś klient przyda
na sieczkarnię, więc to tam myślę, że nie będzie z tym jakiegoś większego problemu. I teraz my, odwożąc tak blisko, to my spokojnie bierzemy sąsiada i z mniejszą przyczepą. Nawet nie musi brać tej wielkiej landary, która tak naprawdę no, gdzieś tam ona nam nie pasuje zbytnio na nasze pryzmy i wożenie, bo jest to no, za duży zestaw. Dlatego też tutaj nie ukrywam, że myślę, że spokojnie teraz będziemy się wyrabiać. Mniej człowiek będzie musiał płacić za usługę, więc to akurat powinno wyjść tutaj spoko pod tym względem. Ja chyba jeszcze tak, pojadę, wrócę. Może akurat Bronek do mnie dołączy w tym czasie, bo jednak no schodzi mi trochę w jedną stronę pojechać. No ale jak widzicie, no wcześniej Bronek sobie orał, ja sobie tam owijałem, tylko wtedy to tam za dużo wychodzenia jest tak naprawdę. No ale już mówię, to chociaż robota będzie szła, wiecie, wrzuciłem sebelkę, zawiązałem, owinąłem, wywaliłem i wtedy no wiadomo, więcej, dwa ciągniki odpalone i to ta robota tak nie szła. Ale no mimo wszystko przynajmniej tu Bronek trochę już sobie masejem poorał i już mamy tak naprawdę połowę. No ale jest połowę kawał pola, nie? Naprawdę no jest, kawał pola. Jest, no ale no przynajmniej mamy tutaj zaoszczędzone trochę, bo jak sami dobrze wiecie, tutaj będzie soja. Za soję, jak też dobrze widzieliście ostatnio, są bardzo fajne dopłaty. Nie musimy tego nawozić, no bo już teraz będzie nawiezione, więc tu pod tym względem naprawdę... No tutaj będzie dycha dopłat, tak? Za to pole, bo około, nie cała dycha. Nie, no. To będzie dycha, bo to jest 3000 za hektar, no będzie fajnie. No, także fajne pieniążki. W końcu ta soja gdzieś tam, ten nasz lubin taki będzie dość atrakcyjny na sprzedaż wtedy. No i później w przyszłości gdzieś tam dojdzie ten słonecznik. Będzie też ta kukurydza na ziarno mimo wszystko, no bo jednak, no mając już tą przystawkę, no to będziemy na pewno chcieli to wykorzystywać. Dzięki czemu też ten kombajn nie będzie dostawał od razu na pierwszy rzut żniw, czyli taki wiecie, rzepakowo-pszenicznych, tylko będzie nam kombajn potrzebny gdzieś tam wiecie, trochę tu, nie? Dlatego naprawdę ja się akurat pod tym względem cieszę, że to tak wyszło. No i że to mamy podpłacane. Sobie teraz ten krótki skraniaczek tutaj po lewej stronie, co jestem. Dobra, to ja teraz tak. Wiecie, chcę porobić tego jak najwięcej, bo tak naprawdę będziemy musieli się i tak mimo wszystko mocno u Bronka w odcinku uwijać, żeby porobić. Będzie na pewno też sporo akcji, więc ja jeszcze chcę coś dzisiaj trochę chociaż machnąć, żeby na przykład, wiecie, później my możemy takie rzeczy jak zaczniemy, to fajnie można to dokończyć poza odcinkiem. Więc już chociaż jedno z pól ogarnę i pojadę, zacznę wywozić gnojowice właśnie na to żyto za gospą. To już będziemy mogli to po odcinku skończyć, to już jedno pole jakieś tam, wiecie, będziemy mieli w pewien sposób ogarnięte. No kurde, drugi odcinek z rzędu, Tobi petarda. Tylko no niestety, no przez weekend nie siedziałem, nie ogarnąłem tego, jak na przykład musimy przelać komuś pieniądze czy coś, czyli ten mod Easy Development Controls zacina niestety Tobiego. I gdzieś tam jak wsiadłem do kombajnu, widzieliście, że nie mogłem się rozglądać, musiałem... Dobrze, że teraz gry nie trzeba minimalizować, tylko na drugim pulpicie musiałem włączyć i wyłączyć program, na pewno to było słychać, jeśli chodzi o Tobiego, więc no niestety, tak to jest, że przy... nie wiem czemu, przy tym modzie na F12 może... ach, dobra, ja już wiem, co tam będzie podpisane. Na mod na F12 to jest na end. Pewnie jest zatrzymanie kamery. Ale już nie będę tego sprawdzę po odcinku. Teraz tak do mnie doszło, przecież pewnie inne klawisze są podpisane. I to nie jest to, że się program zacina i wywala, tylko kurczę, to jest to, że dobra. Dajcie Panie Boże, żeby były klawisze przypisane. Ja tego nie usunąłem, po prostu zostawiłem i dlatego tak to robi. A na czym ty masz moda? Na end? Tak, na end mam F12 moda, bo nie chciało mi się przestawiać tych robienia screenów. Ja cały czas robię zdjęcia. No, a ja wiem, że w innych grach też mam ten F12 i już jestem przyzwyczajony i nie chciałem tego przerzucać. Mówię, wolę sobie przerzucić po prostu mod na F12, tak zwany mam pod endem, także zajebiście się to zgrywa. Mod na end to jest, a nie mod na F12. No, także no gdzieś tam kurczę, no tak jak wiecie, patrząc na te kombajny, no to za dużego tego pola do popisu tak naprawdę mówię nie było. Dużo zieloności jest, bo kurde, jak ja sobie teraz pomyślałem, to zobaczcie, John Deere miał sąsiad zielony, Klasa ma sąsiad zielony, Deutsch war zielony. I jest jakiś jeszcze zielony kombajn? Nie ma. Fendt. Nie ma. A, Fendt, no. Także słuchajcie, my mieliśmy naprawdę tak zielone kombajny, że to szok, o proszę bardzo. Ty, to co? Nie jest ten nasz, jedzie? A nie, może ja, jakąś chyba jeszcze fuszkę w okolicy złapał. Pierdolę, z busem. Busa wiezie.
Więc kurde... Ty! No. A to nie był ten bus, co... Nie, to chyba nie był, dobra. Który? To co, na hamowni był u nas? Nie, to nie ten. Nie, to chyba nie ten. Chodź kurde! Nie wiem, z bliska nie widziałem. Z bliska nie widziałem, więc ciężko... To nie chłopie na hamowni jakiegoś Ursusa 16, jak w Mokrzynie testowali i busem obróciło na wałku. No. Dobra, słuchajcie, ja i tak dużo mi się udało, kurde, z jednej strony mógłbym tutaj zostawić MF-a Bronkowi, a zjechać Renią. No, dobrze by było, bo MF-em to szybciej połorą. Albo inaczej, żeby już teraz nie tracić czasu. No to jest 35 minut. Jezus Maria. No, także ja sobie... Tam za dużo też nie zdążysz porozlewać w sumie. No nie, także jedną beczkę albo półtora zrobię. Ja Bronkowi tutaj zestaw zostawiam, to Bronek będzie mógł sobie podziałać, a ja tutaj biegnę. Wiem, że niektórzy by woleli, żebyśmy dokańczali jakieś akcje, by było mniej ich na odcinkach, ale z racji tego, że po prostu wiecie, ta wiosna jest tak długa. Ja dzisiaj biegłem, ja mówię, ja pierdziele, ziemniaków mamy niezasadzonych? Ja patrzę, one zasadzone, one jeszcze nie wyszły. Ja mówię, o cholera. Ja pierdolę, co to? Co? Ej, co jest? O kuźwa. Mordo, wsiadłem w John Deere'a, nie? Ja pierdolę. O co tu chodzi? Momentami to ja nie mam pytań. Wsiadłem w John Deere'a, a on chłopie na jak odpaliłem go, on na pełnej piździe w oborę. Nie, kliknąłem hamulec, a on chłopie w drugą stronę na pełnej piździe do przodu. Ale wiesz kto to robi, nie? No. Zaraz kurwa, zaraz się wkurwie ogółem i ten. I wypierdalamy z serii, no chłopie, weź, ja nie, ej. Ale to ty to musiałeś, nie, dobra, to teraz Matrix to włączył. Jak to się kurwa wyłącza? Chłopie, są jakieś kurwa keep speed jebane na górze. Ja pierdolę, zaraz wyjebie wszystkich z tych serwerów, będziemy sami grali, nie? Kurwa, włączają nam jakieś rzeczy, a później wiecie, no staramy się w miarę grać realnie, a kurwa nagle ciągnikiem człowiek wypierda, mimo wszystko nie wiedząc, w oborę na pełnej piździe, nie? Weź to kurwa wyłącz. Ale czekaj, ale co? To gdzieś, nie wiem, to jest kurwa nad keep jakiś speed, czekaj. Co tu jest? Pokaż, sterowanie adaptacyjne. A pokaż co on robi? Kurwa mać, poczekaj, bo... No nie no, weź se wsiądź i se zobacz. No ja do przodu. No teraz do tyłu, i bez gazu on sam jedzie. O no jo, dobra, Boże. Mordo! Stój! Stój! To jest jakiś, nie wiem co to ale jest. Ale on tylko do przodu, do tyłu jedzie sam, tak? Nie wiem, no to jest, nie wiem. Ja, to jest to, że wiecie, my nie gramy. Ja kurwa nie znam tego moda, czekaj, tego Easy Level Control, czy tamtego na naszą nawigację. Dobra, już masz mordo, jest git. O Boże, beczka przysuwa człowieku. Dobra, no wybaczcie, niestety to mówię, to... Wiecie, my nie ustawiamy sobie takich pojebanych rzeczy, bo... Gdzieś tam jakby nie patrzeć, no nie, nie... Nie gra się z tym dobrze. Dobra, cyk. Damy opór. A jak coś, to było stała prędkość tempomatu, mordo. O. Nie wiem, ja teraz nie chciałem się kurde denerwować i siedzieć i patrzeć co tu mogło być, co nie, bo tak naprawdę ja ostatnio dopiero, jak Janku znam, zaczął ustawiać jakieś kurwa napędy, nie napędy, to dopiero zacząłem sobie rozgryzać co to tam jest i sobie gdzieś to pomontowałem, więc teraz tak naprawdę jak widzicie, o, no przy orce załączyłem sobie napęd i tutaj też sobie ten napędzik. No nie, no napędy git, no ale tamto to po co no nie wiem, to jest masakra. Tak samo z tymi hamulcami w renówce. No. Jak ona leciała. Dobra, jedziemy. Tutaj mamy, jak widzicie, belki, sianokiszonki. Nasze już trawy, typowo. Dobra, jest, wiecie jest co, belek. Jadę trzeba sobie ogłosić, bezpośrednio. Mordo, bo trzeba wystawić jakieś ogłoszenie, że mamy wciul belek do sprzedania. Tak, to ja. Teraz tak. Ile to pojedzie? 13,9 na godzinę. Ty, mordo, pożycie, rypiemy. Poczekaj, ma nas podsiewać do kukurydzy do nawozu, jo, ma, nie? Podsiewać do nawozu? Powinien mieć. Podsiewać do nawozu? Ma. Dobra, to ja jadę jedną tylko, nie? Ha! Może 3 metrowy siewnik do kukurydzy zarobimy się w tym sezonie? No dlatego ja właśnie tutaj... trzeba było pogadać z sąsiadem, żeby był na kolejny odcinek. Co myślisz, żeby na usługę nas przyjął? No wiesz, jedno pole byśmy my ze swoim ogarnęli, a drugie na przykład byś miał też fajny odcinek, bo byś se mógł pod niego uprawiać, on by siał, a na drugim polu byś se przyszedł posiać, nie? Bo teoretycznie raczej będziemy, nie? No nie, lecimy tutaj na głęboko i tyle. W każdym razie nie mamy mocniejszego ciągnika, bo byśmy tego bezrokowca sąsiada wzięli, no. No ale to jeszcze musimy sobie poczekać z tym wszystkim. No jak będziemy mieli ciągnik taki, też pisaliście właśnie odnośnie nowego ciągnika, czy planujemy kupować ciągnik ponad 200 koni,
Ja myślę, że tak do 200 koni ciągle, takie 190, no. 190 koni, coś takiego to by było naprawdę fajnie, nie? Ja powiem wam tak, ja się ostatnio, bo tak sobie gadaliśmy, wprawdzie mogę wam to powiedzieć, że kurczę, chciałem ciągnik taki do 130 koni, gdzieś 120, taki mniejszy, nawet stówę, taki wiecie, do nawozów, do oprysków jakichś i w ogóle, ale Bronek mówi, że to kurde nie ma sensu i faktycznie gdzieś tam jak sobie teraz popatrzyłem, no to nie ma sensu, ja się jedynie bardziej zastanawiam tutaj nad tym, jak z czwartym ciągnikiem byście się zapatrywali. Ja bym był chętny na czwarty ciągnik, choć jesteśmy tylko tutaj we dwójkę i tak sam nie wiem, no szkoda mi Renówki bardzo, bo wiem, że no MF to na pewno by zostawał, no John Deere na pewno zostaje, więc no jedynym ciągnikiem, który mógłby odpaść, jest Renówka. No ale kurde, jestem zżyty trochę z nią, nie ukrywam, że pierwszy raz mamy Renówkę na jakiejś serii i ona tak naprawdę pięknie weszła, nie? Na jakąś serię, wiadomo, to jest tam gdzieś 60 tysięcy pewnie za nią, mniej więcej. No ale no tutaj możecie dzisiaj dać znać w komentarzach. Jak tam będziecie nas wyzywać najwyżej za kombaj, to możecie przy okazji jeszcze kurwa dorzucić kilka gorzkich słów w naszą stronę na temat Renówki. Więc tutaj my sobie chętnie na pewno poczytamy dzisiejsze komentarze. Znaczy ja ogólnie jestem tego zdania, na początku myślałem, żeby Renówkę wymieniać, ale powiem wam, że czwarty ciągnik jest potrzebny i też ja bym chciał, tak, żeby były cztery ciągniki. Ja bym nawet widział to, że po prostu wiecie, my z czasem dokupimy sobie do John Deere'a na przykład kurczę wąskie koła, żeby jednak na te, nie wiem, opryski nawozy może te wąskie koła mieć. Ja wiesz co bardzo bym zrobił? No tak, albo na węższy go. Ja mam taki plan ogólnie, bo Renówka nie chciałbym, żeby była do końca serii. To na pewno, nie, bo nie chcę, no. nie chcę popełniać tego samego błędu, bo to jakaś ikona serii czy coś, tylko nie, to trzeba się rozwijać. Ja bym był za tym, żeby walnąć sobie teraz ciągnik taki mocniejszy, pod 200 koni, ale przede wszystkim, żeby mieć maszyny do tego ciągnika, to jest jakby priorytet. A później chciałbym Renówkę wymienić na nawet tyle samo koni, tylko że na nowy traktor. Dobra, to powiem ci tak. Jak chcemy jakieś maszyny do nowego ciągnika, to ja bym nowy ciągnik kupował głównie pod bezorkowce. Nie wiem, no, czy się ze mną zgodzisz, tak, czy nie. Tak, jestem jak najbardziej za. I jeśli chodzi o orkę, tak czy siak orkę bym robił, bo no tak, no pod niektóre będziemy musieli. Tylko kupić już wtedy pług jakiś porządny. Dokładnie. Jeden, czwórkę jeden sprzedać. Jeden pług, no. I nawet nie wiem, czy nie sprzedać też wtedy, kurczę, wiecie, obydwóch pługów i kupić jakiś jeden na kole, taki porządniejszy, jeżeli w ogóle jakiś znajdziemy, ale ja ostatnio bardzo ładny pług widziałem, więc myślę, żeby było naprawdę super. Dlatego też, no tutaj nie ukrywam, że w taki coś bym poszedł, bo no już mówię, szkoda mi tej Renówki na ten moment, bo ją dopiero, wiecie, teraz chipowaliśmy i ona tak naprawdę w większości prac może iść. Ona iść siewnikiem teraz pójdzie i ona pasuje gdzieś tam nawet do sadzarki. Myślę, że będzie fajnie też pasowała do kombajnu, do tych ziemniaków czy coś, więc... No mówię, tutaj trzeba kurna dziot poogarniać to i myślę, że tak by mogło to po prostu zostać. Ale to gdzieś tam będziemy dopiero myśleć na temat tego ciągnika. Myślę, że za dwa sezony, bo następny sezon będę chciał, żebyśmy odłożyli tych pieniędzy tutaj sporo. Przede wszystkim mnie teraz męczą się te dzierżawy, nie? Żeby je powykupywać. Pierwsze co, dzierżawa przy biogazowni, te dwa pola. To jest fajnie. Choć mam w głowie, że one tak jakoś nie są z nami jeszcze jakoś mega długo, tak jak była na przykład 30 czy inne pola, nie? No są z nami najdłużej, nie przepraszam, 68, to co teraz jedziemy no jest najdłużej, aczkolwiek tego my wykupywać nie będziemy. Bo chcieliśmy inne. Chcieliśmy pole niżej, to 80, 25 pole. No lub chcieliśmy to pole koło tego gościa, co nam kukurydzę suszy, nie? Kupić tam. Ja bym też, mordo, pierwsze co, poszedł w pole kościoła? Zrezygnować mordo z tej dzierżawy, no. I kupić pole 21. To jest to, co z którego zrezygnował sąsiad wokół jeziora, żeby tam zrobić jeden duży kawałek w przyszłości. A, już tak myślisz. No kurde, ja powiem ci, prędzej bym wolał na pewno zrobić koło kościoła, bo ten kawałek, który jest teraz tam, co ty powiedziałeś, koło jeziora, to on jest no, dopiero drugi sezon i tak naprawdę tam no, już siedzą fajne akcje, bo już większym sprzętem tam idzie pojechać i ogólnie to pole nie jest małe. Dlatego też, kurczę, ja bym wolał zainwestować i tu koło kościoła jest takie już bardziej nudniejsze pole moim zdaniem i dokupić ten kawałek tu koło kościoła, nie? No też powiększyć, można, no. Bardziej, no. Prędzej mi się wydaje, bo ja nie tak wiem jaka tam pieniądze są. Czy nie wiem, czy to nie jest czasem ostatni sezon tego kawałka, który my teraz obrabiamy. No tak by było, bo to jednak, kurczę, trochę już to czasu. Mieliśmy, wiecie, no zrezygnujemy z jednej dzierżawy i po prostu weźmiemy sobie kolejną, no. No. Żeby to wam się nie nudziło, bo tak jak mówiliśmy nieraz, że tutaj no nie jesteśmy w stanie wszystkich pól mieć do końca serii, a fajnie by było sobie na czymś pograć.
To nie jest może aż tak bardzo realne, bo jak już ktoś bierze dzierżawę i doprowadza ją do, wiecie, takiego stanu dość realnego i żeby to miało ręce i nogi. No to chcę ją trzymać jak najdłużej. Tak, to ją trzymać jak najdłużej albo wykupić, nie? No ale tutaj to jest gra, nie? Żeśmy ustalili sobie, no. No to jest gra, żeby też wam się nie nudziło i nam, że ciągle jedziemy na tych samych polach. To chociaż takie urozmaicenie jedno, no myślę, ja że... Ja podejrzewam, że no długo, długo my nie będziemy w stanie wykupić tej dzierżawy, tutaj to jest 200 tysięcy. No, nie, nie, tutaj... Byśmy musieli mordo kiszonkę jeszcze sprzedawać. Ja ogólnie wolę wtedy podokupywać mniejsze pola i połączać je nasze kawałki, tak? No, także to by było git. Okej, dobra, ja nie przedłużam tego odcineczka. Czekam na wasze komentarze, bo dzisiaj dużo się naprawdę wydarzyło. Mam nadzieję, że niektórym te rzeczy, co pospłacaliśmy, co zapłaciliśmy i w ogóle jak to wszystko wyszło, się spodoba. A do reszty mam nadzieję, że uda się ich przekonać, jeżeli wam nie siedzi, ale jeszcze tym pięknym widokiem, żeby was tak mocno przekonywać, to tym pięknym widokiem ja sobie zakończę ten odcinek. Dziękuję wam ślicznie za uwagę i zapraszam bardzo serdecznie do Bronusia na odcinek. Na razie strzała i trzymajcie się. Cześć! Cześć!